Dzień dobry, drogie sałaty. Cześć wszystkim. Witamy was w Czytelnicy pytają, w ogóle odpowiada. Mamy od was pytania. Pytania, które słaliście na maila sprawa@maupawogulepoland.net. Możecie tam cały czas wysyłać pytania, my je zbieramy po drodze i później sobie takie robimy odcineczki, no. Mam nadzieję, że wszyscy żyją, bo to jest pytanie z końca maja. Paweł pyta. Dzień dobry, pestki arbuzowe, ponownie. Dzień dobry. Dlaczego nie przeczytaliście mojego pytania do pytania? Już zaczyna. Pozdrowienia od Pablo Chacon z Wrocławia. Naprawdę tak wygląda ten mail. No to musisz teraz odpowiedzieć. Pozdrawiamy Pablo Chacon i pozdrawiamy Wrocławia. Drogi Pawle Chacon z Wrocławia. Odpowiedź brzmi, nie wiemy. Znaczy właściwie chcielibyśmy bardzo teraz odpowiedzieć na twoje pytanie. Ale niestety nie wiemy, jakie ono było. Nie zadałeś go w tym mailu właściwie, no. Zadałeś pytanie, dlaczego nie odpowiedzieliśmy, a odpowiedź jest taka, że naprawdę nie wiemy. Nie mamy tego pytania w tym mailu. No także i pozdrawiamy Pawła Chacona. Marek pyta. No. Kto wymyślił nazwę szczoteczka na ten kij do mycia zębów? Czemu to się nie nazywa na przykład gacha z Hwaga? Albo jakoś tak? Kto to wymyślił? Czemu nie zapytali nas o zdanie na ten temat? Marek spod Krakowia. Pozdrawiamy Marek i pozdrawiamy spod Krakowa. No, proszę tutaj się wykazać. A szczoteczka do zębów to nie pochodzi od szczotki do kibla? Bo to jest mniejsza wersja. To jest miniaturowa mini. Kochani. Jak są samochody, jest mini, jakiś Cooper. Przestań, to było tak, że wszystko się zaczęło od tego filmu. Kochanie, zmniejszyłam dzieciaki. I tam był ten typ, który zmniejszał dzieci, był jakimś psycholem totalnym i chciał, żeby mu te dzieci łaziły w różnych dziwnych miejscach, jak moje tusia na przykład dzieci. Serio, o tym jest ten film. Tak go pamiętam przynajmniej. Ten typ ogólnie miał tę maszynę. No i niechcący szczotkę do kibla zmienić. Nie, to było jeszcze inaczej. A co? I wtedy pamiętasz Lessie, ona nie wróciła. No. Lessie wtedy jak wybiegła, ona porwała tę maszynę. No. I ona ją sprzedała. Za co? Za kostkę do gryzienia. Komu tam sprzedała? No ludziom i jakimś. Jakimś ludziom? Jakimś, oni nie są a, znani. A jakiejś, no, jakiejś pewnie firmie. Oral, Anal, tak. Tym wszystkim firmom. One, te koncerny wielkie tak. I one z tym zrobiły... I one po prostu zmniejszają szczotki do kibla. Zagładnęły światło. Naprawdę, i to, tak jest, wmawiają. To jest potwierdzone. I mówią, że trzeba to robić. Nie trzeba kto tego robić. Wysłuchajcie tych ludzi, nie myjcie zębów. A myślicie, że Juliusz Cezar mył zęby? Jakby zęby chciały być myte, to by wam powiedziały. Powiedziały właśnie. Wam zęby, że chcą być myte. Jesteśmy za tym, żeby zaprzestać mycia zębów, to jest fikcja. Albo najlepiej wszystkiego przestać myć po prostu. A po co? Tak jak w Hollywood, te gwiazdy znane, one mówią, a tam są ludzie, kochani, pieniądze jest... mają, było kariery napisane, mają. Było napisane w piśmie. Częste tak. Mycie skraca życie. Skóra się ściera i człowiek umiera. W Piśmie Świętym. Kolejny mail. Witajcie słodkie czeresienki. Witamy. Mamy poważną sprawę dla was do rozwikłania. Dlaczego ludzie wstydzą się tego, że jedzą czosnek? Jest z nim coś nie tak? Moglibyśmy być dla niego bardziej wyrozumiali. Pozdrawiamy Julka i Justyna z Gdyni. Pozdrawiamy Julka i Justyna z Gdyni. I Gdyni też. Oraz Gdyni. To zabawne pytanie, bo dzisiaj zjedliśmy całą główkę czosnku. I tak mi jeby z paszczy. Kocham to. Czujecie? No to wszystko ludzie szykanują po prostu. Tak, bo ludzie to wilki. Ludzie, słuchajcie, ludzie wszystko zniszczą i po prostu twoją pewność siebie spróbują stłamsić. Nie, to nie jest tak do końca. To jest tak, że wszystko to jest tak naprawdę lobby wampirów. Oni, tak, to mi się wydaje, że tak było, a więc tak było pewnie. Tu, boją się. Tak, i oni po prostu zrobili modę, bo to jest sztuczna moda, na to, że czosnek jest jakiś nie teges, że jest jakiś specyficzny, coś z po pierwsze, tak. albo się boją, albo zazdroszczą. Tak, ale nie, oni chcą tego, żeby ludzie nie jedli czosnku, bo wtedy im jako wampirom będzie łatwiej się ukryć. Ja wiem, o co ci chodzi, ale ja myślę, że na przykład nie wampiry, tylko na przykład wilkołaki mogą też zazdrościć po prostu, bo też chciałyby zjeść czosnek, a na przykład nie zawsze mają przy sobie i jak poczują, że jadłeś czosnek, im wszyscy sobie pierdolę, zjadłem czosnek, ale nie mam czosnku, nienawidzę tej osoby. Powiem jej po prostu, że śmierdzi tak czosnkiem, bo tak naprawdę sama chciałaby śmierdzić czosnkiem, prawda, ale nie może. Tak też może więc być. Jakby... noście smród czosnku z dumą i jakby fuck off. Właśnie. Witam misiaczki. Niekiedy, wchodząc do toalety za potrzebą, okazuje się, że los postanowił składać nam fitla. Zrobiliśmy to, po co trzeba, a tu bęc. Papieru brak.
Czy powinienem czuć wstyd i umyć się pod prysznicem? Czy bez skrępowania mogę poprosić mojego współlokatora o przeniesienie posiłku? Ściskam i całuję w nawiasie czysty, dwukropek, D wielką literą. Ada Dolar. Pozdrawiamy Ada Dolar. Czysty? Czysty. Czyli miała umytą dupę. Dobra. Słuchaj, czyli ten prysznic jednak był. Chyba był prysznic. Ada Dolar, słuchaj, to zależy. Jak dla mnie, to jeśli jesteś w domu, no to jakby wypada się umyć, bo wiesz, no później na przykład usiądziesz dupą na łóżku i później łóżko będzie obsrane. No i tak średnio w tym spać. Ale z drugiej strony, jeśli jesteś u kogoś... No tak, właśnie zrozumiałam, że gość. Jeśli jesteś w gościach tak zwanych, no, czyli w jakimś innym lokalu o charakterze tutaj mieszkalnym, to jak dla mnie możesz się wytrzeć w obraz. W podłogę. Możesz. Dywan. Wiesz dlaczego? Jesteś gościem i... Prysznic. Jak Bóg w dom, gość w dom. Słuchaj. Więc nic nie mogą mydło. Zrobić. Nic nie mogą zrobić. Możesz wiesz co im zrobić? Obstrać ścianę. Lustro. Słuchaj. Obstrać lustro. Zaprosić wtedy nielubianą osobę do lustra i powiedzieć jej, zobacz jak ty wyglądasz. Albo najlepsze, wiesz, wyjść i udać, że nie wiesz o co chodzi, a jesteś jednym gościem. Nie, co się stało? Ale słuchajcie, nie, my wiemy, że dwójka może być dla niektórych niedojrzałych osób krępującą sytuacją, dlatego my zawsze staramy się... A my już się... wiemy, że życie jest przesrane, więc... A my staramy się do tego, na przykład jak przychodzą do nas jacyś goście, to my zawsze staramy się po prostu porzucić tę aurę zawstydzenia i nieważne kiedy, na jak długo wejść do kibla, to zawsze krzyczymy czy sra, tak. Jak długo jeszcze sra i czy śmierdzi. Tak. Żeby po prostu zastydzić tę osobę maksymalnie. Bo bardzo to lubimy. Przejdziemy przez to wszystko. Jak możecie się domyślić, mamy bardzo wielu gości. No i ja staram się, żeby zawsze był jakby, żeby był papier toaletowy w łazience. Ale przyznam, że kiedyś była taka sytuacja, że brakło papieru toaletowego. Ale ty przeżyłeś taką sytuację? Nie. I całe szczęście nie, ale ktoś z naszych gości, co gorsze. Boże, wiem nawet, które gości. Ale jakby... Znaczy nie jestem pewien, czy już wtedy nie było papieru toaletowego, czy została użyta końcówka. A nie została mi żadna reklamacja zgłoszona, więc uważam, że nie ma problemu ostatecznie. I później zostało to wymienione, gdy już ta pusta rolka. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Stokrotki Łąkowe, dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, czy wiecie, co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie. Pozdrawiam, Anna z Braniewa. Pozdrawiamy, Anna, pozdrawiamy, Braniewa. Czy wiemy? No ogólnie to zależy. Jeśli jesteś zakręcona, to możesz przed się wyjebać, zżygać i udusić własnymi żygami, umrzeć. Także nie polecamy. Ale niekoniecznie, Reniusz jest cały czas żyje. Ale co to za życie? Ale ja myślę bardziej, że po prostu można spaść. Że swój Reniusz. Można spaść? Można, no bo ja rozumiem zakręt na przykład, jak wiecie, ziemia jest płaska i dojdziesz do końca, no to zakręt to jest no tak. Koniec ziemi, więc wtedy spadasz, bo jakby ona jest płaska. To prawda, to można spać, to pamiętajcie, żeby nie spadać na krańcu ziemi, tak? Czyli no w Polsce jest bezpiecznie, no bo jak wiadomo Polska to jest kraj wybrany i to jest w takim miejscu, świata. Gdzie po prostu nie serce. Ma krawędzi, tak? Są tylko krzyża. Dzień dobry, dzień dobry. 30 czerwca, o to już było, skończy 36 lat, mam nadzieję, że żyję. Wszystkie najlepszego. I w świetle prawa jestem życiowym przegrywem, to prawda. Zero męża, zero dzieci, zero liftingu. Boż, biedna kobieta. Są za to pies, kot, mieszkanie na kredyt, kariera w gazetu oraz brak jąder i instynktu macierzyńskiego na stanie. Czy powinnam iść się zabić już dziś, czy poczekać do swoich urodzin? Które było 30 czerwca? O mój Boże. Nie, ale ona na pewno cicho, ściskam czule M z miasta predyspozycji. Pozdrawiamy M i pozdrawiamy miasta predyspozycji. No ogólnie mam nadzieję, że przesunąłeś jakoś na te urodzin, bo nie było odpowiedzi. No ale uważam, że nie jesteś takim do końca przegrywem, ponieważ jak sama zauważyłaś osobo M, masz brak jąder. Brak jąder być może pozbawia cię niektórych praw obywatelskich, ale na pewno powoduje, że w hierarchii osób drogi do łagrów jesteś następna, tak? Nie jesteś pierwsza, którą będziemy wywozić tam na pracę, tak? W kopalnię, jak przyjmiemy już władzę. Jesteś dopiero w drugiej kolejności, co pozwala ci na jeszcze odrobinę życia. Więc nie jesteś takim do końca przegrywem. No i masz kota i psa. Jak rozumiem, nie jest to na pasztet, tylko tak z dobroci. No i uważam, że to jest bardzo miłe. W ostateczności zawsze można przerobić na pasztet. Jak kredyt przytłamsi.
Ale jak dla mnie, to jesteś wygrywem. Więc jakby, ale ja rozumiem, że jakby sprytnie uderzyłaś w takie osoby, które myślę, że akurat się z tobą odnajdują. Ja jestem zawsze zdania, żeby każdy sobie decydował o swoim życiu. Jak chcesz mieć 50 dzieci, no to serów te 50 dzieci, tylko mi dupy nie zawracaj nimi. Ty nie masz żadnego, więc na pewno mi dupy zawracać nie będziesz. Ale pieskiem mogłabyś mi pozawracać. Tak, ale pieskiem i kotkiem to na luzie, spokojnie i super. I jakby do przodu. Oglądam właśnie Drag Race Espanie, a tam na ekranie madam ukrywający się pod pseudonimem Arancha Castilla La Mancha. Czy to się nadaje jeszcze do sprawa dla w ogóle Poland, czy już zgłaszać do detektywa Rutkowskiego? Pozdrowionka, zaniepokojona fanka. Pozdrawiamy zaniepokojona i pozdrawiamy fanka. No i tutaj są też dowody rzeczowe w postaci obrazów. Tutaj zaprezentuję, bardzo proszę o prezentację obrazów. Oto one. To jest pytanie takie bardziej do ciebie, bo to rozumiem z tobą jest związane. Bardzo proszę o wypowiedź. No ale co ja mam powiedzieć? No? Prawdę, prawdę i tylko prawdę. W tym programie nie usłyszysz nawet słowa nieprawdy. Nie, nie. No byłem po prostu w tym programie i wygrałem go. No, no właśnie nie wygrałeś. Wygrałem go. Wygrałeś, a co tam wygrałeś niby? Życie. Naprawdę? Naprawdę uważasz to za nagrodę? O co ci chodzi, człowiek? Jaki masz problem? Kolejna. Cześć, mam bardzo ważne pytanie, cześć. Dlaczego Grzegorz Turnał od 26 lat nas oszukuje? Śpiewa, że w Krakowie na Bratki pada deszcz, a ja dzisiaj tam byłam i świeciło piękne słońce. Komu zależy na powielaniu tych bzdur? A czy Grzegorzowi Turnałowi ktoś za to zapłacił? Czy to ogólnoświatowy spisek producentów parasoli? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź Magdalena. Pozdrawiamy Magdalena i pozdrawiamy też Kraków chyba, tam, bo chyba tam jest się to dzieje. No ja uważam, że Grzegorz Turnał... ogólnie jest z nim coś nie tak. Ja wiem przede co. Wszystkim ma w nazwisku dwa U, tak? Dwa U, po pierwsze są dwa U otwarte, a po drugie dwa U daje O, tak? Więc jakby nie można było tego skrócić, na przykład Torna. A dlaczego tam nie ma Ły na końcu? Właśnie, to jest dobre Ły to jest polska litera. Turnał, Ły, Turnał, Ły. Ja byłem na Brackiej. Byłem tam wiele razy. Czasami padał deszcz, ale było bardzo często tam słonecznie. I rzeczywiście to jest problem. To jest problem, z którym się mierzy Kraków. Mogę powiedzieć, bo jak no zależy co. Ja nie mam na to dowodu. Okej. Okay. Ale ja myślę, że on może być reptilianinem. Grzegorz? Tak chyba jest. No ktoś za tym musi stać, tak? Więc jakaś większa grupa. Oraz tego, co ja przynajmniej się orientuję, to jaszczurki lubią wilgoć, jak jest mokro. Tak, to prawda. No nie? Więc on po prostu chciałby, on chciałby, żeby padało i on tak, wiecie, robi... wywołuje to. Wywołuje jak to. Putin. No różnie wychodzi, ale no wiecie, no. Wiecie albo nie wiecie. Jest jak jest, no. Cześć chłopaki, potrzebuję pomocy ze swoim kitku. Dlaczego on w nocy wariuje i miauczy na ścianę? Czy ja mam w domu duchy i koty potrafią to wyczuć? Pozdrawiam was kociaki oraz Mysza i Rybusia, Kornelia z Wrocławia. Pozdrawiamy Kornelia i pozdrawiamy Wrocławia. Odpowiedź brzmi, mam do ciebie chyba złą wiadomość, ale chyba masz jakieś robactwo w domu. Kornelia. No Kornelia. Bo jakby wiesz, czasami się zdarza, że jakieś robaki wychodzą po prostu po zmroku, jak już zgasi światło, a koty widzą w ciemności. Na przykład karaluchy. Pluskwy. Pluskwy. Nietoperze. Co jeszcze mieliśmy? Wszystko mieliśmy. Mieliśmy wszystko w katalogu. Więc to jest możliwe. Albo duchy. Albo duchy. Ale nie, ale lepiej duchy. Wolałbym duchy ogólnie, ale mam wątpliwości co do ich istnienia, a jednak z owadami miałem styczność, więc przykro mi. Że istnieją. No. Miałeś nawet. To było. Piękny czasem. Cześć, cześć. Wiemy, że macie trzy łazienki z trzema wannami, to prawda akurat. Czy w Hiszpanii skończyli z dyskryminacją osób i tworzą żele do wanny? Czy jesteście tak szaleni i używacie żelu pod prysznic w wannie? A może się nie myjecie? Hashtag nosz same. Pozdrawiam, Mateusz z Warszawy. Pozdrawiamy Mateusz, pozdrawiamy Warszawy. No to wypowiedz się, bo to jest duży problem akurat. Nie mówiliśmy o nim jest, no ale to jest akurat tutaj rozwiązane, wiecie, bo mamy takie szczęście, że żyjemy w kraju cywilizowanym i wyobraźcie sobie, że... Co prawda nie wspominaliśmy o tym chyba nigdy. No właśnie. Że mamy, to jest big news. Mamy takie jakby wanno-prysznice. Ponieważ to są jakby wanny, ale mają po boku też takie jakby ścianki. Prysznicowe. Takie... I na górze mają załadowaną baterię prysznicową. Tak, więc można pod nią stać i jak ta woda leci z góry, to nie wylewa się. Co jest krokiem w przód, przyznam. Ale to nie było to pytanie.
Nie było pytania. A, to prawda. Prysznicę. Ale chciałem tylko dodać, że to jest krok w przód właśnie cywilizacji. Do pytania, do brzegu. Ale ja przypominam ci, że w Warszawie nie mieliśmy czegoś takiego. To prawda, a teraz do brzegu. No, ale jak ja mam odpowiedzieć, jeżeli mam prysznic? No, ale bierzesz też kąpielę. No, nie, nie. Jak to? Ale nie to. Nie bierzesz? Nie wiem! Co się dzieje? Nie wiem, co mam ci powiedzieć, no. Co mam zrobić? O, zaczyna się dramatycznie. Moja mama mieszkała naprzeciwko pani Małgosi i chodziło do jednego liceum. Podoba mi się już to. Mam prosić Edytę Górniak, żeby porozmawiał z rodzinami kosmicznymi i podała kontakt do Kożuchowskiej? Lena. Pozdrawiamy Lena. Ale w sensie, że naprzeciwko Małgosi Kożuchowskiej? Tak, chyba tak. Tak, tak, bo tytuł maila to jest Małgorzata Kożuchowska. Ale mieszka czy mieszkała? Mieszkała, czas przeszły. Przeciwko pani Małgosi Kożuchowskiej chodziło do jednego liceum. Mam prosić Edytę Górniak, żeby porozmawiał z rodzinami i podała kontakt do Kożuchowskiej. A co ci kontakt do Kożuchowskiej? Kogo to obchodzi? W sensie, jaki jest cel? W sensie, czy twoja mama, to jest jakieś marzenie twojej mamy, no chcesz spełnić, żeby nawiązała kontakt z... Ale to też tak zabrzmiało, że chodziły do tej samego liceum, że nie były przyjaciółkami, koleżankami, nie. Po prostu były w jednym budynku czasami. Tak. Ja bym sobie darował chyba. Ja też bym sobie darował Lenka. Ale jeżeli tak bardzo, nie wiem, komuś tutaj zależy, to nie wiem, może po prostu, nie wiem, spróbuję przyjść do niej na Insta czy coś. Ona często jest na melanżach, więc... Na melanż? Wiem, no może nim móc odpisać, ale zawsze bym spróbować, no. Dobrze, jest pytanko ostatnie, numer ostatni. Dzień dobry, dorodne truskaweczki, dzień dobry. Mam dla was ważne pytanie i mam nadzieję, że pomożecie mi znaleźć na nie odpowiedź. No zobaczymy. Otóż, czy jeżeli Julia Winiawa jest Polską, to prawda. Henryk Majdan jest królem Polski. To prawda. To czy on włada Julią, czy jak się tam dzieje i czy i mi jesteśmy poddanymi? Pozdrawiam Krystyna z Poznania. Pozdrawiamy Krystyna, pozdrawiamy Poznania. Oh my god. Znaczy ja mam teorię na to. To jest bomba, to jest bomba na końcu odcinku. Pa. To ja mam na to teorię. Dajesz. Koniec końców jesteśmy poddanymi Henia, bo jest królem, prawda? Ale myślę, że on jest poddanym Julii, ponieważ Julia jest Polską. On jest królem Polski, ale Polska jest kobietą. Kobiety są fajniejsze. To jest sztuczka jakaś? Tak, jest moja sztuczka. Ja z tym byłem, mam talent, ale niestety. Chliska powiedziała, pojeb. Powiedziała, co to za troll. Umiesz tak? Nie. No ja ogólnie uważam, że... dajcie spokój, no oni powinni być razem i powinni być też z innymi osobami i niech każdy będzie z każdym i uważam, że powinno być tak jak w tych... W... Teletubisie. Tak, mama, słuchaj, ja mam pomysł. O Boże, tylko nie to. Tak, bo ja bym po prostu zakończmy to po polsku, tak jak wszyscy chcą, marzą i pragną, czyli po prostu muszą się napierdalać pracy. Po staropolskim zwyczajem. Staropolskim zwyczajem, po prostu Julka musi wziąć tego noworodka. Noworodka od Rozenek i po prostu muszą tylko kto wygra. Kto przeżyje. Tak. Ten rządzi wszystkim, jest imperatorem ostatecznym. Tylko kto to wyprodukuje, Polsat czy TVN? Bo Julka Polsat, Majdanowie TVN. My to wyprodukujemy. Możemy być niezależnym po prostu tutaj arbitrem czy coś takiego. To chyba to inne funkcje, ale możemy być. Cokolwiek. No. Możemy cokolwiek, być. Możemy być cokolwiek. Dziękujemy wam bardzo dużo, bardzo dziwnych, krępujących, niezręcznych, nieodpowiednich oraz zbędnych pytań. Jesteśmy nimi zachwyceni i prosimy o resztę większej części na maila. Sprawa dla @wogólepoland.net. A tymczasem my żegnamy się. Dziękuję. I idziemy umyć pachy. Pa, pa.